Cześć, cześć, hej. Gramy sobie dalej w Bloodborne, jesteśmy na końcu gry, możliwe, że to już będzie nasze ostatnie spotkanie w gry. Nie. Tu są takie chore sztuczki, żeby wbiec mu na ogon i ten ogon później pozwoli nam wyskoczyć do morza i się utopić. Tylko, że ja nie wiem, jak to zrobić, nie mam pojęcia, jak to się powinno robić. Wiem, że się da to robić, ale nie wiem, jak to się da robić. A chciałbym to zrobić, bo to jest ciekawe, żeby tak zrobić i zrobić szalone rzeczy. To już było coś, to już byłoby coś, gdyby tylko wyskoczyło i wystarczyło. Mogłoby być całkiem dobre, bo skaczę tak w górę. Skaczę sobie w górę sobie, ale to chyba nie będzie to. Chociaż było blisko. Okej, ciebie tu nikt nie zaprasza. Trzeba wykombinować coś takiego. Tylko żeby nie zadać skokiem obrażeń dla niego. To już było prawie to. Jeszcze raz doprowadzić do czegoś takiego. Bo to prawie coś wychodzi. Nie odsuwaj się, ja cię odsuwam. Zaraz cię zabiję z tego wszystkiego. Prawie go na pół rozdzieliłem. Co może być problem. Skaczę nieco wcześniej. Mniej więcej coś. Tylko jeszcze. Skakanie w tej grze jest bardzo nieintuicyjne. Niestety utrudnia coś takiego. No, to najbardziej utrudnia coś takiego, jak koleś się wiercić zaczyna. Chcę to zrobić, bo to są takie fajne rzeczy dla mnie, takie małe skipy. Ja lubię. No nie bij go tak mocno. No nie bij go tak mocno, mówię ci. Mówię ci, nie. Co robimy? Tylko nie spadnij na niego przypadkiem. Nie spadnij na niego. To właśnie coś takiego. Coś takiego tylko trzeba jeszcze. Nie. Byle siebie też nie ruszaj. To mniej więcej coś takiego, tylko jeszcze. Coś. O, teraz jak już nie idzie, to nie idzie. I bardzo nie idzie i jeszcze takie coś się dzieje. Prawie, to już było. To nie było coś, to było. Tutaj niestety nie. Coś takiego. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu! Mogę tobie. Nie zapraszałem cię tutaj. Nie jak się da, ale żeby cały czas podbić się. No właśnie, to już powinno być to. Tak minimalnie już brakowało. Tak to się robi! Jezioro Księżycowe, tajna lokacja, do której można dojść tylko w taki sposób, a na pewno nie w żaden inny. Milion razy łatwiejszy. Ogień? Nie cierpię tego bossa, nie cierpię, nie umiem. Jest to jeden z najbardziej mordujących mnie bossów z całej gry. Więc zapraszam na oglądanie, jak moje rozgrywa się tutaj umieranie. A umieranie tu będzie bolesne moje. Będzie to bardzo bolesne umieranie. Niestety nie trafiłem. Gdzie jesteś, Roman? Tam jesteś, Roman. Całą obstawę masz, Roman. Robisz też meteorytowy deszcz, Roman. Pająki twoje są straszne, Roman. Traf ciebie, Romana traf. Traf Romana. Pająki. Trafiły mnie pająki. Pająki zadają tak ogromne obrażenia, że tak się dziać nie powinno. Koleś wybucha przy tym wszystkim. Nawet nie wiedziałem, że koleś wybucha przy tym wszystkim. Uciekasz czy nie? Tylko nalot robisz meteorytów. Głowa masz chronioną. Serio? Nie wiedziałem, że głowę masz chronioną, tak? Przyznam szczerze. Pająki. Uleczcie. Mniej więcej tutaj pająków nie widać za dużo. I spróbuj. Nie próbujesz? Leciutko. Unik. Bolało, ale zaboleć może jeszcze mocniej. Raz, dwa. I próbujemy podejść do ciebie w tym momencie. Zły moment na podchodzenie do ciebie. Bardzo zły moment na podchodzenie do ciebie. Ulecz się raz jeszcze. Jesteśmy tak blisko, tylko trzeba jeszcze zrobić coś takiego. Jeszcze raz.
Jeszcze raz. Walnij go tylko kilka razy. Walnij go raz. Romek. Rozwalony. Romek. Zniszczony. Jak do Romka doskoczył, to jest człowiek Bóg. Fajnie. Śmieszny bosik. Nie wiem, ale taki bosik. Coś tu mamy? Coś tu mamy, coś tajemniczego czeka na nas. Udało się rozwalić? Nie tak jak powinienem. Da się go rozwalić dużo szybciej. Bo jedno trafienie powinienem za pierwszym razem walnąć, a za drugim razem jeszcze raz powinienem go walnąć i wtedy już by życia nie miał i by już nie żył godzinę temu, ale... Ale wyszło. Cutscenka jakaś urocza. A była? Ale po co komu cutscenki w Bloodborne? Przecież Bloodborne fabuły nie ma. Trzech bossów pozostało. Nazwij ta lokacja która? Nazwij ta miasto które? Yahargule? Yahargule. Miejsce straszne. Czy dzwonki wychodzą naprawdę z naszego insightu? Dzwonki mogą wychodzić z naszego... koleś? Insightu. Ta lokacja... jest klimatyczna jak wszystko. A ta lokacja jest też wielka jak każda. I dająca wolność w zwiedzaniu. Ta lokacja też jest fajna strasznie. Ta lokacja jest też pełna amigdali. Ta lokacja może mieć naprawdę nieprzyjemną drogę do bossa. Oj nie, bo ty teraz dusze moje, 160 tysięcy mogłeś je rozdać, typie. Witamy. A oto Yahargul, do którego dostęp był wcześniej możliwy. Ja tu tylko po moją krew, jeśli możecie, taki pobór krwi. I co byśmy teraz chcieli? Oto pytanie moje. Nie wiem właśnie. Na pewno trzy siły by były spoko, chociaż różnica jest taka dosyć nie największa. Trzy wytrzymałości? Różnice robią. Dwa wytrzymałości, jedno życia? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale taką decyzję sobie podjąłem. Yahargul jest ogromnym miejscem, którego zwiedzanie może być bardzo nieprzyjemne. Oczywiście to, co teraz robię, mało kto nazwałby zwiedzaniem i w 100% się z tym zgodzę, ale ten maraton śmieszny, który tutaj robimy, może być nie za przyjemny. Boss tutaj czeka na nas, ale boss na nas czeka bardzo, bardzo, bardzo daleko. Nie mówcie tylko, że otwiera się z drugiej strony. Jakie rad? Co ty do mnie mówisz, panie wieśniak? Fajnie, że te wieśniaki mówią. Czy w innych grach też wieśniacy mówią? Nie wiem, ale chyba nigdy nie... Jaki jesteś straszny. Nie mówią aż tyle, co w tej grze. Cześć, masz tylko wiedzę szaleńca. Możemy ją sobie wymieniać na fajne rzeczy. Tylko problem mój jest teraz taki, że... Mogę? Mogę, dziękuję, dobra, super. Bo trochę nie wiedziałem za bardzo co robić. To miejsce wydaje się straszne. Wydaje mi się, że jakiś skrót powinienem sobie gdzieś otworzyć. Oj, bo jeśli zginę na bossie, który jest kilometr stąd, to będzie bolało. Tu jest motyw z przeciwnikami z dzwonkami. Dosyć standardowy dla Dark Souls, wydaje mi się. Który... wielokrotnie się pojawiał, że mamy przeciwnika, który jakby samonuje sobie więcej. Biegnij, biegnij, biegnij. To jest fajne. Mamy taki typowy smoczy bieg, tylko że tutaj laserkowe amigdale. To jest właśnie ten osobliwy klimat Bloodborne. Że mamy machine guny, że mamy lasery wielkie, że mamy akademię później. Dziwne rzeczy, których nigdy by się nie zobaczyło chociażby w Dark Souls. Ale do takiego wiktoriańskiego, lovecraftowskiego settingu pasuje to dobrze. I jaki to setting jest dzięki temu? Ciekawy, ambusze, ambusze. Ambusze są wszędzie. A to wygląda mi tutaj na... Tam zeskocz, nie zeskocz. Drzwi niech się otworzą, błagam, niech się otworzą. Drzwi się otwierają, ale to te drzwi wcześniej nie. To nie drzwi wcześniej, to miejsce wygląda ciekawie. Zawsze fajna rzecz, jak mamy zgaszone ognisko. Albo w tym wypadku mamy... Cześć. A w tym wypadku mamy lampę, która nie działa. To tak fajnie wygląda. Tu jest przejście do lokacji, w której można było wcześniej być. Taki jakby skrócik. Tu jest ta lokacja jakby, więc ja tu być nie... gdzie ja chcę być? Ja tu bardzo nie chcę wszędzie być. Cześć. Cześć. Wydaje mi się, że ja się z wami pożegnam.
Są takie ninja troszeczkę z nich, więc... na dół czy nie na dół? Oj, dużo was tu wszędzie. Wydaje mi się, że chcę iść w miarę na dół. Jeśli mi pozwolą, no tu jest to całe... Mam wrażenie, że tu przed chwilą byłem, a jestem na innym piętrze i to wygląda mi bardzo podobnie. Nie chcę się gubić. Chcę wyjść po prostu na ulicę. Bo na tej ulicy... czeka na mnie to, czego szukam. Tu jest więzienie, do którego można było być na początku gry złapanym. I nie wiem, jakby się to skończyło, pewnie nie najprzyjemniej. Dużo rzeczy, dużo zguby. I nic po prostu nie znajduję. Nic absolutnie tu nie znalazłem, czego szukałem. Zwiedzanie po ciemku to też nie jest najłatwiejsza rzecz. Tu coś jest, są schody. Nie wiem gdzie mam iść teraz, szczególnie gdy tak bardzo mało w tej chwili cokolwiek widzę. Próbowałem to podnieść trochę chwilowo. Nie wiem, co mam robić. Widzę tu jakieś przejście do... O, jeszcze żyłem. Przejście chyba do celi, w której można się obudzić. Nie pamiętam, którędy się biegło. I stąd powinno być dosyć niedaleko dalej. Tylko jak dosyć niedaleko... Po prostu niepotrzebnie schodziłem do więzienia, a powinienem pójść tutaj, bo tutaj... Tak, po prostu jestem na miejscu. I nie było trzeba nawet tego szukać jakoś długo. Jesteśmy przy kolejnym bosie. Po prostu niepotrzebnie na taki detour się wybrałem. Na ciebie ogień powinien być dobry, tylko jest to jeden z tych bossów znowu takich gimikarskich, dziennikarskich. Dużo się strachów dzieje tutaj w sumie. Nie wiem, czemu ty się świecisz w trupie. Oczywiście potworność wszędzie, na każdym kroku. Aha, ja chyba idę dobrze. Chociaż nie otwieram sobie po drodze skrótu i naprawdę nie chcę zginąć na tym bosie. Boss na pewno gimikowy, jeden z tych, do którego taki opis by pasował. Boss na pewno mocarny od strony wizualnej, widowiskowość to dobry sposób, dobre słowo na opisanie tego bossa i tego typu bossów. I jak motywem tej lokacji były takie babucie, które mają dzwonki i dzwonią sobie, żeby innym pomagać. Takie dobre kobiety swój czas dla innych poświęcają, tak? Tylko że teraz poświęcają czas, żeby księżyc zaciemnić, a następnie żeby księżyc urodził albo się roz... Nie. Widzicie, co się dzieje. I to coś teraz tutaj szaleje. I ogólnie musimy to coś teraz pokonać. Mam trochę mało leczenia, bo to jest ogólnie boss dla mnie typu: hej, masz dużo miksturek leczniczych, używaj ich i miej gdzieś wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Babuśki chyba go leczą, wydaje mi się. Zacząłem to od najgorszej strony wszystko. Wydaje mi się, że jestem jakiś dziwnie spowolniony, ale może wydaje mi się bardzo błędnie. Więc boss, który pojawiał się kilka razy już w tych grach, nie często, nie rzadko, ale zdarzało się, więc polega to na tym, że trzeba zacząć od rozwalenia tych dzwoniarek, które bossa wspierają. To niestety niefortunnie się wydarzyło, że jedna spadła, więc będziemy musieli później po nią dobiec. Taka odskocznia jakby od standardowych walk, za sprawą tego, że na początku za każdym razem mamy takie dosyć niewygodne coś do wykonania, tak? Łapanie tych wiedźm ciężko nazwać czymś fajnym chyba, tak przynajmniej bym to powiedział, że nie jest to jakieś super fajne do grania, tak? Podchodzisz do nich i sobie bijesz jedną za drugą, gdzie tu jakaś wielka zabawa, ale jest to klimatyczne, pasujące do tej lokacji i tak dalej, i tak dalej. Czy to była ostatnia? To jak najbardziej była ostatnia. Teraz musimy... O, no właśnie, co teraz musimy? Zaskoczyć tutaj, oczywiście nie trafić w nią, tak jak trzeba było trafić, to ja tak nie zrobiłem. Wydaje mi się, że jeszcze jedna gdzieś była. Niestety, w tej chwili jej nigdzie nie widzę. Biorę ogień i próbujemy walczyć. Jest jakaś taktyka na tego bossa, którą pamiętam, ale pamiętam, że jest, nie pamiętam, jaka jest. Boss jest zły. Boss jest straszny.
i może mnie bardzo szybko zabić. Ja próbuję się wyleczyć, próbuję go bić, da się go ogłuszyć i zabił. No właśnie. Do zrobienia, nie rozumiem gościa, niestety. Co robi? Się rozlał, więc uciekaj od niego, jak coś takiego robi. A wydaje mi się, że z nim tylko raz walczyłem i też nigdy jakieś nie zwracałem na jego uwagi. Bo za każdym razem, jak ja go pokonałem, czy widziałem, jak ktoś go pokonuje, to było hej, naciskaj ciągle przycisk 1 i gość nie żyje. I tak próbowałem naciskać ciągle przycisk 1, a gość zabił, więc tak coś tu nie gra z tą taktyką czasami. Ale zwykle działa, więc dzięki. Ostatnia. Raz, dwa. Nie żyjesz. Ja oberwałem bardzo brzydko. Teraz bym spróbował zrobić... Co ty robisz? Co ty robisz? Od kiedy ty tak... Od kiedy? Jak ty mnie... Skąd to... Tak chciałem skoczyć mu na głowę, się wyleczyć, wziąć ogień, skoczyć na niego, ale trochę mi nie dał tego. Koleś jest strasznie szybki. Gdzie ja jestem, tam on już za sekundę też. Siedzisz tutaj ciągle, czy nie? On oczywiście, że musiało to tak się skończyć. Czemu? 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 Czemu to się tak stało? Co się w ogóle stało? Boom? Boom. Brzydkie boom chyba, czy nie takie brzydkie? Nie wiem, co robisz, nie wiem, co ja mam robić. Wezmę sobie ognia. Robisz boom. Robisz boom. Robisz deszcz. Jak robisz deszcz, to ja uciekam. Potem podchodzę z powrotem do ciebie. Robisz jakieś znowu straszne rzeczy. Więc ja podchodzę. Masz jakieś czułe punkty? Ja wiem. Boom, 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 boom. Boom nie pozwala mi się ruszyć, boom. Ale spoko. Ruszam się, leczę się, chcę mieć w miarę pełne życie. Masz czułe punkty, dajesz mi siebie trafiać. A ja i tak nie wiem, co robię. Ja i tak nie mam pojęcia, co robię. Leczonko podwójne nawet. Leczonko kole... No właśnie, no właśnie, no właśnie. Agresja, agresja, agresja. Bo inaczej to tu nie ma szans. Trzeba być blisko niego. Nie? Jak to idzie źle? Czemu to idzie tak źle? Robisz boom. Czy nie? Robisz źle. Robisz mi bardzo, bardzo brzydko. To był zawsze tak banalnie prosty boss, że ja nie rozumiem, jak to może iść tak tragicznie. Odzyskaj trochę żyćka. No powiedzmy, że to nie było... Gdzieś tu się ustawiam i umieram. Nie rozumiem, co się dzieje. Najłatwiejszy boss mnie zjada. I to tak totalnie mnie niszczy typ. To mu nic. Wiem, że jest takie miejsce, gdzie po prostu się ustawiasz, go bijesz i go zabijasz. Jeden raz go traf. Jeszcze jeden raz go traf. Tyle. Jedna z takich dziwnych walk. Nie wiem po prostu, co ten boss. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ten boss tutaj chciał ode mnie. Nie wiem. Tak mnie nie... Rozwal sobie te na górze. Tak nie czuję tej walki. Znaczy, podoba mi się ta walka, jaką ma być takim absolutnym chaosem, patrząc z tym, że walczymy z dzieckiem chaosu. Podejdę na razie do przodu, bo wydaje mi się, że to będzie teleport po prostu przede mną. Jeśli się mylę, no to przykrość, ale nie, faktycznie jest tu teleport, więc od razu się przeteleportujmy do... to miejsce, cała ta gra. Boss, który spełnia swoje zadanie świetnie, boss, który pasuje do lokacji fantastycznie,
Klimat jest mocarny, scenka przed nim też. Nie jest to rzecz zła. Walka może być zła, ale to, że walka jest zła, nie znaczy, że coś jest nie tak. I jedna zła walka, która spełnia 15 innych celów, to też nie zawsze jest rzecz zła chyba. Tak mi się wydaje. I niekoniecznie zła, po prostu inna. Bo widzicie, jak on wygląda, tak ma 50 nóg, 50 oczu, 50 twarzy i tak dalej. O to chodzi w tej walce, że się wszystko dzieje i się nie da nad tym panować i w ogóle. A można oszaleć, więc chyba działa. Znowu powtórka z poprzedniego razu, czy nie? Wygląda to całkiem sensownie. Zostaje nam 37 tysięcy, a to akurat, żeby sobie troszeczkę butelek zakupić. Butelek, które już będziemy odkładać powoli na dodatek DLC, więc zostało nam dwóch bossów, z tym, że wydaje mi się, że chcę sobie zostawić tylko bossa jednego na koniec gry. W razie jakby tak pokonanie ostatniego bossa od razu przeszło w New Game Plus, nie przejdzie w New Game Plus, bo potem trzeba coś jeszcze zrobić, zanim będzie za... A to dzięki. A więc... W razie jakby dodatek został zablokowany, dostęp do niego po tym, jak... To miejsce jest świetne. Po tym, jak się ostatniego bossa pokonał, to może nas nie wpuszczą do DLC. Nie chcę, żeby tak było, więc... Po prostu... Mamy jedną z takich najbardziej ciekawych lokacji z tej gry. Bo trafiamy do uniwersytetu nawiedzonego, który wydaje mi się takim fantastycznym miejscem do farmienia. Dla mnie było to domyślne miejsce do farmienia, wiem, że dla wielu innych osób też. Co nie znaczy, że najlepsze, takie najbardziej intuicyjne miejsce, że hej, bardzo dużo rzeczy tu wylatuje, bardzo dużo expa tu wylatuje, bardzo łatwi przeciwnicy tutaj są. Za sprawą właśnie czegoś takiego. Mogę teraz przetestować jedną rzecz. Bo na PlayStation 4 była to praktycznie najbardziej zalagowana lokacja z całej gry. Klatki tutaj kompletnie uciekały ode mnie. Jestem ciekaw, czy na Pro będzie podobnie, bo jak na razie wydaje mi się, że różnica między Pro a PS4 jest zarazem żadna i spora, tak? Są takie czasami spadki na PS4, których tu nie ma, ale ogólnie efekt końcowy jest niemalże identyczny, czyli niestabilne 30 i na tym się to kończy. Gdzie jest wejście do tej uczelni, znaczy na salę wykładową? A, bo wy tutaj jesteście, ale nic nie robicie. Ja was niszczę, no, nawet nie tak bardzo niszczę, jak myślałem, że niszczę. Ile expa dajecie? 5000 za coś takiego. Jakoś na dół ogarnąć? I jak wtedy do Mikołaja pójść? No właśnie nie wiem, jak do świętego Mikołaja, znaczy uczonego Mikołaja się dostać. Tu będzie jakieś fajne, sprytne przejście. Tu jest wielki koleś. Ciekawe, co on tu wykłada. Jest jakieś przejście. Tylko pytanie, czy to przejście, którego teraz szukam. Bo tu w tej uczelni można się dostać do przynajmniej dwóch miejsc. Do Amigdali na pewno już od dawna. Wydaje mi się, że może do Elżbiety, może nie. No zaraz zobaczymy. Koszmar Mensisa to chyba nie jest miejsce, którego szukałem, czy to jest miejsce, którego szukałem? Zaraz zobaczymy tylko, co nas przywita. Czy dużo trucizny, czy dużo szaleństwa? To jest chyba to. Chyba jesteśmy tu, gdzie być chciałem. Chociaż pewności co do tego nie mam. Wiem, że... Tak, 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 to na pewno jest to miejsce. Mówię to o każdej lokacji, ale cała ta gra to po prostu szczyt klimatu. Każde jedno miejsce to jest coś nieziemskiego. Ile różnych rzeczy cały czas trzymających się usilnie jednego założenia się trzymają tutaj twórcy i robią tak ciekawe lokacje. Znowu lokacja z dosyć interesującym gimmickiem, tym razem mamy tutaj światło szaleństwa, które ciągle w naszą stronę właśnie świeci, starając się nas do szału doprowadzić. Co się nie dzieje? Co dopiero teraz się dziać zaczyna? Nie wiem, czemu taką dużą chwilę to zajęło. Oczywiście my możemy, jeśli się postaramy, sprawić, że światło zniknie. A działa to podobnie chociażby jak łucznik. Myślę, że kucacie tutaj przy mnie. A to takie cyklopy, troszeczkę głazopy. Jesteśmy?
To naprawdę nie moment na to. Dasz radę. Okej. Trzymasz się. Żartujesz sobie? Jaki kurczy koleś! Wiedział, co ja chcę zrobić. Wiedział, że pierwsze, co zrobię, to przez te drzwi przejdę, to co? Zablokował mi te drzwi, stanął w nich i powiedział: nie, umieraj. Drzwi powinny zostać otwarte, więc teraz już nie powtórzy się ta sytuacja, chociaż gdzie moje dusze? Kto moje dusze? Co moje dusze? Moje dusze spokojnie czekają na mnie. Nie wiem, jak ja tą krew pobieram, ale to robię. O Jezu. To wygląda źle. Tak, to wygląda źle. To wygląda źle. Oj, to wygląda źle. Jeszcze te jaja wszędzie. Ale no zrobili to tak dobrze. Co się dzieje? A, tam świecicie. O, kogoś boli. Okej. Głęboki wdech. Ty! Ty? Gdzie iść mam? Po co ja tu w ogóle? Czemu tu nic nie ma? Tutaj. Mikołaj. Znalezione, nie kradzione. Na Mikołaja... Nie, to nie jest Mikołaj. To jest kolega Mikołaja. Wyglądasz jak Mikołaj, strasznie. Bratem jesteś jego może? Jezu, nie, weź tak się wal. Ani razu jeszcze kosmitów w ogóle nie widzieliśmy. Czy kosmici są gdzieś tutaj? Mikołaj jest tutaj. Więc ruszamy na spotkanie z nim. Jesteśmy już na spotkaniu z nim, czy nie? Ta lokacja zawsze jest dla mnie... Winda? Niech będzie. Nie za bardzo wiem, co robię. Znaczy wiem, co robię. Szukam mojego kolegi Mikołaja. Ale wydaje mi się, że go... Omijam go, czy tak trzeba było zrobić? Przeszedłem na drugą stronę tej lokacji, ale nie wiem, czy cokolwiek tu na mnie czeka. Mamy ognisko, więc nie stracimy wiele, jeśli przegramy. Ale boję się po prostu, że nie powinienem tu w ogóle iść, bo tracę kompletnie progres. I się wracam na początek tej lokacji. Węże, złe węże. Co ja zrobiłem? Nie ukrywam, że chętnie bym tu zginął. 30 tysięcy duszy ja stracę, nie będzie mnie bolało. Okej. Dziwne, bo tak zrobiłem sobie takiego uterna. Takie zawrócenie. I wróciłem tu, gdzie zacząłem. Takie ładne, takie u. Zrobiłem. Ny właściwie, patrząc z tej strony. I to tak bezcelowe mocno. Tak wróciłem na miejsce startu i o co wam chodzi? No właśnie, nie wiem. Nie wiem, czy jest druga gra z tego typu klimatem. Co ta gra robi? Bo ta gra robi rzeczy takie bardzo, bardzo mocne. Których nigdzie nie widziałem chyba. Nie wiem w sumie, czy gdzieś je widziałem, ale nie kojarzę, żebym gdzieś je widział. Więc to jest, jak rozumiem, skrót do bossa. Teraz bossa Barbarossa musisz tylko gdzieś znaleźć. A gdzie bossa znaleźć? W tym jest problem. Aż mam ochotę się przyjrzeć trochę tym przeciwnikom. Takie dzieciaki z czym na głowie? Takie straszne maski mają jakby na głowie. Rozumiem mniej więcej. Znaczy, nietypowo ta lokacja wygląda. Na pewno. Znaczy, układ ma nietypowy. Ale to głównie po to, żeby można mieć na przykład wygodną drogę do bossa. I w sumie jedynie temu to służy, czy nie? Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Kolejna winda. Ale ta winda daje mi za to wrażenie, jakby... O, ulecz się. Jakbym już wychodził z tej lokacji do kolejnej. Co chyba robię, omijając Mikołaja. Ale pamiętam, że Mikołaj jest bossem, którego trzeba pokonać. A nie czymś pobocznym. I to już mi się bardzo kojarzy jak droga do finałowego bossa. Więc tak się mocno pogubiłem w tej chwili. Bo pamiętam, że tutaj... Tu będzie Mikołaj? Tu może być Mikołaj.
No Mikołaj i finałowy boss są bardzo blisko siebie, ale... No tamta lokacja była w klimacie związanym z nim, ale może on tutaj czeka. Tutaj czekasz, dobre. Kosie na kosmos nazywać, tak? To śmiesznie. Kolejny z bossów, który jest... Nie wiem, czy nielubiany, tak? Jest nietypowy, jest denerwujący. Ale czy zły? No właśnie, to jest zawsze pytanie, które często się na temat Dark Soulsów słyszy, gdy dostajemy niestandardowych bossów. To czy oni są fajni, czy oni nie są fajni? Nie ma na pewno bossa złego w Bloodborne. Czy ten poprzedni, czy te wiedźmy, czy ten tutaj? Nie mogę powiedzieć, że wolałbym grę bez nich. I że naprawdę są źli. Bo jest to inne, jest to klimat, jest to boss, który nie polega na walczeniu z nim, a jest to boss, który polega na gonieniu się z nim. Aż się dojdzie do takiego miejsca i się po prostu walczy. Jest to walka ze człowiekiem, po prostu. Jakby, trochę, może, nie? No trochę taki człowiek z nie... Nie mów, że za... Nie... Naprawdę mnie Mikołaj zabił? Ja po prostu podchodzę i szybkie ataki... Czemu ja tak mało mu robię? Czy elektryka to tak bardzo, bardzo zły pomysł na tą walkę? Takie odnoszę teraz wrażenie bardzo mocno. Nie wiem, czy dobre. Jakby prąd mu nic nie robił. Nawet taki mocny prąd. Zadaję mu 1000. No 1000 to już nie jest nic. Ale 1000 to na tyle mało, że mogło być więcej. Oczywiście zawsze może być więcej, ale no mogłoby być więcej. Zdążymy? I zaraz powinniśmy przejść sobie w fazę kolejną, tylko żebyś mnie nie zabił. No na drugą część walki wezmę sobie ogień, bo prawie na pewno ogień tutaj był dużo. Unik? Nie unik? Czy ty się leczysz? O, 366, no nie wiem ile z prądem było, ale prawie udało się. Koleś pokonany, ale oczywiście, że nie. I teraz co dalej? Majesty! Te słowa tak bardzo się wryły w pamięć. Oh, Majesty, która po prostu tyle razy się słyszy. Da się pomijać te jego dialogi? Chyba się da. Chyba to zrobiłem, ale o Majestic się zawsze słyszę. Góra czy dół? Góra czy dół? Weź ogień na pewno. Ty, jak ty mnie trafiłeś? Przed bossem się na pewno wyleczę. Ale do bossa chcę jeszcze normalnie dojść. Tutaj będziesz, tak? Jesteś. Nie strzel tylko we mnie. To jest zaraz taka sztuczka, żeby nieco szybciej to zrobić. No tylko nie wykonałem tej sztuczki absolutnie tak, jak się powinno wykonać tą sztuczkę. A wyleczy się na wszelki wypadek, bo już taka panika mnie troszeczkę złapała. Tu będziesz czekał na mnie, tak? Czy źle kojarzę? A możesz tu czekać, gdybym to zrobił lepiej. Już walka? Czy nie? Sprawiał mi wrażenie, jakby chciał oberwać tak stojąc w miejscu. Może jest to zagadka logiczna trochę, że hej, w pewnym momencie zawróć? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby... mam lecieć za tobą. Ganiamy się w kółko, aż zrobię coś, co muszę. Czy nie? Nie wykluczę... O Jezu, fajna pułapka. Lustereczko raczej mi nie pozwoli na nic. Bardzo fajne takie, jak na, wiecie, sznurkach marionetki, takie się poruszają te szkielety. Strasznie ta ich animacja jest dobra. Słyszę cię gdzieś tam. Co robimy? Zaskoczyć mam? Raczej nie. Tylko strata czasu. Mogłem się posłuchać udźwiękowienia. Cicho. Się rozgadał typ. Kolejny portal. Wiemy, którędy wyskoczył, ale tu dla mnie nic nie ma. Tutaj. Jesteś tu? O co chodzi? Nie widzę cię tu. Ale słyszę cię bardzo głośno, jakbyś był tu.
Jesteś tu? Jesteś tu, w końcu! Tylko teraz jesteś mocniejszy. Wylecz się. Wylecz się. Ten atak jest straszny, ale on nic innego, tak strasznego, nie potrafi. Nie potrafi, nie potrafi, na niczym się typ nie zna. Poza tymi rękami, tak? Te macki zabolą. To też zaboli. Próbuję się wyleczyć od tak dawna. Bardzo nieudolnie. Dobra, uniknij tego sobie i po prostu go bij. Po prostu go bij, po prostu go bij, zanim zamackujecie na śmierć. Spoko, ładnie. Macka. Teraz zły, zły, zły moment na to. Unik tego, unik tego, unik te... Co? Czemu to mnie zabiło na jedno uderzenie? Chcecie strzelić? Nie mów, że zabiłeś. Strzelaj. Jak to się... Jak to zabija na jedno trafienie? Nie wiem, gdzie zaskoczyć. Zakładam, że... Aha, tu już walka. Hura! Wspaniała walka. Serio? Cały pasek? Halo. Trafiłeś. Trafiłeś. No zaprzesadziłem sobie, to prawda. Głupi pomysł. Nie będziesz mi się leczył na mojej warcie. Ja badabadum, badabadabum. Tu jest po prostu teraz to przejście. I jesteśmy gotowi na starcie z ostatnim bossem. I do tego starcia chyba od razu sobie doprowadzę i go pokonam. Myślę, że nie ma co się bać, że stracimy jakiś progres. Myślę, że gra będzie na tyle urocza i miła, że pozwoli nam po prostu zawalczyć z nim, a potem dopiero dodatek zacząć, bo byłoby strasznie chamskie, gdyby tak nie było. Ta lokacja jest straszna, ta lokacja jest ciężka, ale... ale do zrobienia. Właśnie nie wiem w sumie. Ta lokacja jest ogromna, jest tu dużo rzeczy. Tam można zaskoczyć. To tylko sobie skrót otwieram, ale... Zawsze fajnie mieć skrót otwarty, chociaż nie wiem, czy to będzie skrót taki dobry. Bo ta winda jednak jedzie strasznie powoli. Możemy? I od tamtego ogniska może być bliżej, no ale otwarte raz na zawsze to się liczy. Nie będę zaskakiwać. To mnie nie obchodzi, mnie obchodzi Mergo. Gdzie jesteś, Mergo? Tu jest winda, którą... naprawimy później, jeszcze wyżej, no ja wiem, że tędy, po prostu... te tutaj... cienie, z którymi mieliśmy już wcześniej styczność, wracają jako normalni przeciwnicy. Jako tacy całkiem trudni normalni przeciwnicy. Jak byli trudni, szczególnie dla mnie jako boss, tak tutaj, gdy jest ich pełno wszędzie, to nie będzie łatwo. Świnki... nie są straszne, z wyjątkiem gdy cię walną i zabiją na jedno trafienie, to wtedy jest nieco strasznie z nimi. Nawet jest ich więcej, oczywiście teraz świnki zmutowały, bo Bloodborne... czy jeszcze... czy one mają skrzydła, czy mi się źle wydaje? Nie wiem. Pewnie mi się źle wydaje. O Jezu. O Jezu. Nie strać tego tylko. Nie strać tego tylko. Mogłeś już to sobie zyskać, rozdać. Ale nie.
Musisz zrobić boss. Pytanie teraz, jak ja mam was pominąć. Dobry unik do szczęścia. A winda gdzieś tutaj powinna być, już skrótem, żeby raz na zawsze mieć z głowy tych przeciwników. Cześć. Ty mnie witasz już przy czym? Przy windzie? Czy nie? Nie wiem, czy chcę ciebie zabijać, no nic mi nie robisz, więc raczej nie. Winda do góry! Spodziewałem się, szczerze mówiąc, winda, że zabierze mnie na dół. I będzie skrótem. A my już tu jesteśmy? Ja skrót bym chciał. Czy nie? Czy zrobimy go za pierwszym razem? Przecież łatwy. Jak trudny może być następny przeciwnik? Jak trudny. No, co za problem może być? Co to... finałowy boss gry trudny by był? No, come on. Ta gra ma 5 finałowych bossów, zależnie jak na to patrzeć. Zależnie kiedy chce się z nią pożegnać. To jest pierwsza możliwość, żeby mieć finałowego bossa. Bijesz z dwóch stron. Denerwujesz trochę, muszę przyznać. Denerwujesz bardzo jak na razie tym, co robisz. Nie wiem, czy da się ciebie ogłuszyć czy coś takiego. Teraz uciekasz, ja domyślam się. Nawet jeśli tego absolutnie nie robiłem. Okej. Niewykluczone, że to mój ulubiony boss z tej gry. I teraz jest strach dopiero. Żeby poomijać bezpiecznie tych przeciwników, których... Ja pamiętam, jak raz przed chwilą mnie tak bardzo mocno zniszczyli. Nie chcę za wszelką cenę nie pozwolić na to, aby taka sytuacja się powtórzyła. Co tam dzieje? Co się tam dzieje? Się dużo dzieje. Świnka zdobywa ekspy dla mnie. Cześć. Nie pogadamy. No właśnie, z tego powodu, jak ten boss, jak te dzieci, jak te wózki wszędzie, jak ona tutaj. Historia tego miejsca mnie szalenie ciekawi. O, coś tu jest? Muszę patrzeć na monitor, na którym coś widzę, to jest dziwne. A, skrócik. 40 tysięcy. Winda. O, już otwarte wszystko. Droga do bossa szalenie łatwa. Mamy trochę ognia. Broń wyciągamy. W którą stronę? Ach, grawitacja. Nie bez powodu. Jest najtrudniejszym bossem tej serii. Niepotrzebny mi, w końcu został mi jeden boss tylko. Stać mnie na wszystko. 1-2 poziomy to jest Dark Souls, pamiętajmy. To nie robi takiej ogromnej różnicy. No cóż. Spróbujmy. Maksymalnie powolna taktyka, może być bardzo głupia, może nie być. Znowu taki trochę taneczny przeciwnik. Mamy czas, żeby w ogóle trafić. Nie. Oddasz trochę. Trochę. Trochę mało. Ale zawsze coś. Ma to jedno combo piękne, które zabiera tak dużo zdrowia. I ma też dużo zdrowia. 20 estusów. Pierwszym krokiem do szczęścia. Możemy? Powiedzmy, że tak. Próbowałem uciekać. Próbowałem.
po 450. Co robisz? Co robisz? Nie wiem, co robisz. Jest różnica. Stówka obrażeń, to jest różnica, tak? Czy duża, czy mała? Każdy inaczej oceni. Do tyłu trochę też. Tylko trochę. Możemy? No właśnie, znowu nie. Regeneruj ty się. Ten atak jest całkiem przyjemny, muszę przyznać. Spróbuj. Nie, jak zawsze to samo. Kompletnie niepotrzebnie. Próbuję coś takiego robić. Nie nauczę się nigdy. Czas na jakieś ogłuszenie. Ja wiem, że to było bardzo głupie z mojej strony. Poza to nie takie głupie. Teraz znowu powinno udać się ją ogłuszyć. Ale kończy się to dosyć w porządku. Atak najłatwiejszy. Szkoda, że go nie wykorzystałem. Znowu ten atak. Jeszcze raz. Nie mam pojęcia, czy to koniec, szczerze mówiąc. Czy dopiero początek. Nie wiem, czy walka się skończyła, czy dopiero zaczyna. Takie chyba było zamysł tego wszystkiego. Właśnie. Tak mi się wydaje, że chcieli twórcy trzymać w niepewności, czy walka przechodzi w drugą fazę, czy może się właśnie skończyła. My grę skończyliśmy. Potrzebne mi jest 120 butelek. Problemy sprawili mi dwaj bossowie. Najłatwiejsi dwaj... Znaczy nie najłatwiejsi dwaj bossowie, ale tacy łatwiejsi dwaj bossowie chyba. No Mikołaj to strasznie łatwy, ale jak mnie one-shotował, no to tak się kończyło. A cienie jakoś mnie strasznie... Cienie akurat mnie faktycznie złapały i kompletnie... no odpowiednio na mnie się rzucały. Dobrze. Mam nadzieję, że da się do dodatku dostęp złapać. Tylko jak? Mam nadzieję... Jezu, powiedzcie, że nie zepsułem. Powiedzcie, że nie zepsułem, błagam. Amigdałko, raczej nie ty mi pomożesz, prawda? Jesteś? Łapiesz mnie? I zabijasz, czy co robisz? Zabierasz mnie gdzie? Curse the fiends, their children too. And their children forever true. A to ty mówisz takim głosem, czy ktoś inny? W sumie nie mam pojęcia. Co teraz? Koszmar tropiciela. Udało się. Mamy dodatek dostępny. Dodatek, który może być całkiem straszny. Zobaczymy. Na początek wita nas niezły remix rewiru katedralnego. Bywaj.